Nie zadałam wszystkich pytań od słuchaczy. Bardzo przepraszam. Może następnym razem się uda. Dziękuję. Raczej do pani redaktor nie przyjdę. Dziękuję. A dlaczego? Bardzo. Dziękuję. Dziennikarka była w szoku po tym, co zrobił Stanisław Karczewski. Politykowi nie spodobały się pytania, więc postanowił wyjść ze studia. Wcześniej nie chciał odpowiadać na pytania o obsadzanie przez działaczy Prawa i Sprawiedliwości stanowisk w ochotniczych chówcach pracy i burzył się, gdy prowadząca poruszała ten temat. Na 40 ja komendantów, 24 to są członkowie Prawa i Sprawiedliwości. Dobrze. No i? No nie, no pani redaktor, no, dla mnie to naprawdę nie jest temat do rozmowy. No tyle. To nie jest temat do rozmowy. Tak, no pani redaktor. Ale nie tylko ten polityk ma na swoim koncie ucieczkę ze studia w obliczu niewygodnych pytań. W 2019 roku ówczesny wicepremier Piotr Gliński na pytanie prowadzącego zareagował tak. Ja pana pytam o prostą decyzję budżetową. Obiecaliście 7 milionów, daliście 4. Nie będę się do tego ustosunkował, To są publiczne pieniądze panie premierze. Powinien pan to, co pan mówi, te informacje są nierzetelne i nie będziemy o tym rozmawiać. Nierzetelne. Dziękuję jest bardzo. Pismo, które ma ECS. Dziękuję panu za rozmowę. Gliński był wyraźnie wzburzony, ale nie aż tak jak senator Jacek Bury z Polski 2050. Wychodzę. Osiągnął pan poziom dna. Polityk wdał się w burzliwą dyskusję z prowadzącym, po czym nagle zerwał się z krzesła i ruszył w stronę dziennikarza. W emocjach rzucił tylko. Jest pan proszę być swego rodzaju mędą, proszę bardzo, to jest dla pana. O matko. Po czym opuścił telewizyjne studio. Nie jest jednak tak, że takie popisy politycy odstawiają dopiero teraz. Cofnijmy się o 12 lat. Znowu do studia Radia Z. Tym razem w roli głównej jest Mariusz Błaszczak. Jeżeli panu się nie podoba, może pan nie przychodzić, panie przewodniczący. To znaczy, dobrze, to ja bardzo pan nie dziękuję. Przychodzić. To ja życzę państwu. Pan sam sprowokował tę awanturę, bo nie wydaje się, żeby jakieś moje pytanie dzisiaj było niestosowne. Podobnie było w 2015 roku. W studiu TVP Info gościł Marcin Mastalerek, wtedy związany z Prawem i Sprawiedliwością. Nie odpowiedział na pytanie Piotra Kraśki, a wykorzystał okazję do teatralnego opuszczenia studia. To jest po prostu farsa. No, bardzo panu dziękuję. Dobra. Też uważam, że to jest farsa. Całkowicie z panem się zgadzam. Bardzo dziękuję. Jest mi bardzo przykro. Jest 3 maja. To jest Dzień Zgody Narodowej. A już po zmianie władz w telewizji publicznej i wygranych przez PiS wyborach, w studiu tej samej stacji poseł Tomasz Trela z Lewicy zrobił to. Do widzenia, panie. Dzisiaj mówię do widzenia. Do widzenia dla pana. Przyszedł pan tutaj atakować dziennikarzy i oskarżać nas, że zabiliśmy Pawła Adamowicza. Jest pan niepoważny. Jest pan niepoważny. To jest wasza robota. Do grona polityków, którzy wychodzą ze studiów w trakcie programu w 2021 roku dołączył także Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej. Pan poseł wychodzi. Pan dziękuję poseł serdecznie. Przyszedł odstawić medialną szopkę, po czym opuszcza studio. Jeśli pan nie chce panie pośle, tego, co ma opozycja do ja bym chciał, żeby pan został, dziękuję. Bo chciałbym dziękuję wiedzieć, serdecznie. Co zrobi dziękuję Donald bardzo. Tusk, żeby wstrzymać między innymi handel emisjami bardzo. Do dwutlenku węgla. Na tym tle to, co na koniec rozmowy z Beatą Lubecką zrobił Stanisław Karczewski, wydaje się być więc przećwiczonym rozwiązaniem. 17:30, zgodnie dziękuję z umową. Bardzo. Nie zadałam wszystkich pytań od słuchaczy. Bardzo przepraszam, może następnym razem się uda. Dziękuję. Raczej do pani redaktor nie przyjdę. Dziękuję A dlaczego? Bardzo. Dziękuję.